In nomine Patrii et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cała nadzieja w rowerze. Boska kara. Czekaj, coś podłączają. Właśnie. Włączona jest ta kamizelka. Jakiś sabotażysta tu działa. Można odrobinę, a to będzie nam potrzebne dyrektywy. Odrobinkę tu. Jaśnie wielmożni mości panowie, sławetni mężowie, zacne białogłowy, ruchliwe żaki, cirostomiłe pacholęta, szlachetny hospites ze wszech krańców ziemi rodzimej, jakoż z krajów odległych do naszego miasta przybyli. Z woli świętego majestatu, jego królewskiej mości Jana III, z łaski Bożej, króla Polski, wielkiego księcia Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza, Samogocji, Łotwy, Smoleńska, Kijowa, Wołynia, Podlasia, ziemi sewerskiej i czernichowskiej, wraz z senatorami i członkami Rady Koronnej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, zasiadającymi w jego miłościwego boku, takoż z posłami ziemskimi, z narodów do sądów jego królewskiego majestatu przydanymi, zważywszy, że ten tu Kazimierz Łyszczyński, herbu Korczak, którego matka szczęśliwa by była, gdyby się nigdy nie narodził, słusznie został przez nabożnego delatora urodzonego Brzoskę, stolnika brasławskiego, jako i sześciu innych świadków równych mu urodzeniem, oskarżony przed delegowanymi z Izby Senatorów i przed sędzią ziemskim warszawskim o zbrodnię najpodlejszą z podłych, to jest bezecny ateizm i herezję przeciwko istnieniu boskiego majestatu i Trójcy Przenajświętszej, przeciwko sakramentom,
Pismom Świętom i jako przeciw Boga Rodzicy Dziewicy Maryi plugawe rozpowiadanie obwieszcza się, co następuje. Przekonany o winie oskarżonego, której dowiedziono, że Najświętszy Królewski Majestat zawyrokował, aby najsroższe kary na diabelską juchę cuchnącego rozciągnąć i bez najmniejszego pobłażania wykonać. Naprzód pisma bluźniercze, a i rękę to najrzędzie najszkaradniejszego płodu na rusztowaniu wystawionym na warszawskim rynku spalić, język przeteczny wyrwać, a jego samego proch obrócić. Dobra skazanego podzielone po połowie pomiędzy donosiciela i skarb państwa, konfiskacie ulegną żoninnych praw zachowaniem, nabytych przed wytoczeniem niniejszej sprawy. Dworek, w którym skazany mieszkał i w nim bezecne pisma zbrodniczą ręką kreślił, jako obłąkany warsztat ma być ziemią zrównany, ziemia zaś, na której ten dworek stoi, ma na wieczną rzeczy pamiątkę pozostać pusta i bezpłodna. Donosicielowi wreszcie, urodzonemu w Brzostce, stolnikowi brasławskiemu, zapewnia się wszelkie bezpieczeństwo na osobie, rzeczach, wszelkich dobrach ruchomych i nieruchomych, gdziekolwiek znajdować się będzie. Poprawdzie nie starczy to, aby sprawiedliwości zadość się stało i znów zatriumfować mogła. Ich mości i wielmożni biskupi, was, ludu stołeczny, dla wielodniowej pokuty wzywają. Wielkie bowiem nieszczęście na naszą ojczyznę spadło, iż w niej diabelskie nasienie wzeszło i na Boga rękę podniosło. Sypcie popiół na głowy, mnichom nabożnym na modlitwy przebłagalne grosza nie skąpcie i mięsim ustom swym skrusze odmawiajcie. Powtarzajcie, jako i my powtarzamy. Oczyśmy dumania, Panie mój Boże, gdyż ateisty parę pchnęł nie jako człowiek, ale jako bestia. Oto nie ma Boga! Nie ma Boga! Oto nie ma Boga! Nie masz Pana Boga na ziemię i na niebie! Straszna rzecz Najświętszej Matce Kościołowi. I my odpowiedzmy sobie a Bogu. Jest Bóg! Niech nie żyje ateusz! Wiedzcie bowiem, iż skazany na 265 kartach z pilnością diabelskiego sługi argumenty zwalczające Boga istnienie z pańskich i innych bezbożnych autorów wyszukał, zebrał i uzupełnił końcowym wnioskiem, który po dnie piekielnym wciąż jęczy i rozbrzmiewa. Ergo non est Deus, że to Bóg nie istnieje, a czynił to nie w duchu dyskusji, cytowań bezbożnych, lecz stanowczo i twierdząco powiem stale powiadał. Nos atei ita credimus ita sentimus. My ateiści tak myślimy, tak sądzimy. A czy Bóg
nie uczynił przestrogi w starym prawie ustami mądrego króla Salomona. Nie chciej być zbyt mądry, abyś przypadkiem nie osłupiał. W jego plugawym piśmie srogi gniew na polskie królestwo i Warszawę całą ściągającym takie jeszcze herezje znaleźli nieszczęśni od bluźnierstw w serce palących sędziowie świętego królewskiego majestatu. Zarzekał się oto piekłem cuchnącą gębą i smarem czarowni zmazaną łapą umrze niegodny stanu swego Łyszczyński. Zachlinam was, o teologowie, na waszego Boga! Czy w tenże sposób zagaszacie światła rozumu? Czy nie usuwacie słońca ze świata? Czy nie ściągacie z nieba Boga waszego? Gdy przypisujecie Bogu rzeczy niemożliwe, atrybuty i określenia sobie wzajem przeczące? Ośmielił się też Bogu samemu najwyższemu mord w myślach diabłem opętanych zadać tymi oto słowy, których brzydzi się język chrześcijanina, a im łzy do oczu lecą na samą myśl. Ale słuchajcie, wiedzcie, z jakim złem dziś walczyć wam dano. Oto co napisał, skoro tylko zasiadł na tronie zagłady bezbożny ateistów magister, a raczej monstrum, czyli wymysł natury, ów czort za szlachcica przebrany. Człowiek jest twórcą Boga, a Bóg jest tworem i dziełem człowieka. Tak więc to ludzie są twórcami i stwórcami Boga, a Bóg bytem rzeczywistym nie jest, lecz bytem istniejącym tylko w umyśle, a przy tym bytem chimerycznym, bo Bóg i chimera są tym samym. Religia została ustanowiona przez ludzi bez religii, aby ich czczono, chociaż Boga nie ma. Pobożność została wprowadzona przez bezbożnych. Lęk przed Bogiem jest rozpowszechniany przez nielękających się w tym celu, żeby się ich lękano. Wiara, zwana boską, jest wymysłem ludzkim. Doktryna, bądź to logiczna, bądź filozoficzna, która się pyszni tym, że uczy prawdy o Bogu, jest fałszywa. A przeciwnie, ta, którą potępiono jako fałszywą, jest najprawdziwsza. Prosty lud jest oszukiwany przez mądrzejszych wymysłem wiary w Boga na swoje uciemiężenie. Tego samego uciemiężenia broni jednak lud w taki sposób, że gdyby mędrcy chcieli prawdą go wyzwolić, zostaliby zdławieni. O 777 razy godny kary potworze, jakoś śmiał na stwórcę twego zaostrzyć. Licha, marna kreaturo! Co słabszego od człowieka, którego ukąszenie muszek zabija? Robaku, nie człowiecze! Tak jadowite przeciwko stwórcy pióro, wiedząc o tym, że tak naprawdę niebezpiecznie jest mówić o Bogu, w jakim zamoczył atramencie.
znać zjadowitych krokodylów, smoków, padalców, żmij, wężów, pająków i jakie tylko są rodzaje węży. Za te i za inne bluźnierstwa winien być Kazimierz Łyszczyński nie jeden raz spalony, ale 1000 razy śmierć ponieść, gdyby tylko miał tyle dusz. Zaprawdę bowiem w żaden sposób nie można pozostawić obrazy majestatu Bożego bez jej pomszczenia. Tym bardziej, że niegdyś tak chwalono ów kraj. Polonia non pariet monstra. Polska nie rodzi potworów. Teraz zaś należy ubolewać nad tym, że taki potwór się znalazł i innych tym ateistycznym jadem zarażał. Przez jednego plugawego bezbożnika więcej szkody poniesie kraj, niż zdołają zbudować gorliwi katolicy. Teraz zasię na wieki zawrzesz już paszczę piekielną larwo. Sprośny Ateuszu, który wszystkie rzeczy wolą najwyższego Pana Boga stworzone, działaniu skazitelnej natury i przypadku przypisał dyspozycji. Przypomnij sobie to na próżno, boś na wieczne męki słusznie skazany. Od samego świata początku cuda boskie, opera supernaturalna, stworzenie człowieka, potop wód. A zaś to natura sprawiła? Przypomnij pomieszania języków na wieży babilońskiej i jako Jozue dla zakończenia bitwy słońca zatrzymał obroty i niezliczone cuda boskie, których się milionami doczytać mogłeś. A zaś to natura albo nieme sprawiło fatum? Nawrócenie świętego Pawła. A zaś to natura sprawiła? Jest Pan Bóg w Trójcy jedyny i będzie na wieki. Remonstrują nam wszystkie pierwiastki stworzenia. Między innymi niebo w cudownych planetach i ledwo pojętych obrotach. W słońcu, gwiazdach, niebiosa opowiadają chwałę Boga i dzieła rąk Jego ogłaszają. Bogu samemu ta władza i wszechmocność, natura zaś ma dependencję od Jego przenajświętszej woli. A teraz Kazimierz Łyszczyński, ateista monster polonorum, impudens, inverecuntissimus, prawołomca, larwa piekielna, Boga zabójca, ścięty zostanie, a jego ciało błagalnymi płomieniami pożarte, jeżeli tylko można przebłagać nimi Boga za takie bezeceństwa. Niech zbrania się ziemia przykryć prochy tego, który wzdraga się dotknąć nieba. Patrzcie, aby wasze grzechy zostały wam odpuszczone, a najmilsza ojczyzna plugastwa oczyszczona. Tak nam dopomóż Bóg, Trójcy jedyny prawdziwy i Najświętsza Maryja Dziewica. In nomine Patrii, et Spiritu Sancti. Amen. Hey, 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 hey.
Kruszyński z Zielony. No. Tylko nie potrzeba ścigać. Zagon Boga! 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 Szaleńca do piekła, niewiara przywlekła. Memento mori, modlta się a priori. Język bluźniercy ucięty, niech sobie teraz pojęcia. Porzucili go anieli i czorty drania wzięli. Już nie powie nikomu, że o Bogu naszemu. Ręka jego obcięta, już napisze przeciw Bogu przeklęta. Patrzaj ta ludziska, krew mu z ręki tryska. Anieli głowę mu ucięli. Głowę mu ucięli. Teraz będzie po mieczu, a nie po kądzieli. Bez Boga ani do wroga. El signum crucis, de inimicis nostris, libera nos Deus noster. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, situr erat in principio, et nunc, et semper, et saecula saeculorum. Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedicta fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Bravo! Zanim opowiem Państwu, skąd się wzięła ta tablica, po co ona się tu wzięła, podziękujmy wszyscy
naszym aktorom, amatorom, rekonstruktorom. Brawo! Rozglądam się, tak jest. Ten dziad proszalny, to pod nim się kryje pan profesor Jan Reszka, który to wszystko zaprojektował i tymi rękami sam zrobił. Brawo. Dziękujemy całej ekipie, która się też bardzo napracowała, naszemu biuru prasowemu, naszej logistyce, tym, którzy musieli szafot zrobić i go tutaj przemycić, bo uzyskanie zgody na niego, na postawienie trwa około 9 miesięcy. Jezu! Miesiąc. Podziękujmy wszyscy sobie, publiczności, która miała odwagę przyjść tutaj, wysłuchać tego, co mówił Herold i się z tym zidentyfikować. Proszę Państwa, Kazimierza Łysickiego skazano podwójnie. Po pierwsze, zamordowano go za przekonania tu na tym rynku, być może na szafocie, który stał w tym miejscu, ale jednocześnie skazano go po raz drugi. Skazano go na zapomnienie. Przez tyle set lat mało kto wiedział, że w ogóle Kazimierz Łyszczyński istniał. Dzięki niezmordowanej pracy omal przez całe życie zmarłego niedawno profesora Jana Nowickiego dowiedzieliśmy się o Kazimierzu Łyszczyńskim. Podobno jest w Polsce ogromne pokolenie JP2. Pokolenie to stawia sobie, a właściwie nie sobie, tylko swojemu idolowi Karolowi Wojtyle, pomniki, nazywa szkoły jego imieniem, szpitale, szlaki turystyczne. Ostatnio szedłem takim i co większy kamień również był imienia Jana Pawła II. Nas, ludzi, którym niepotrzebny jest Bóg do tego, żeby godnie żyć, my mamy również swojego idola, swojego patrona, którego tu ścięto, ale jego imienia nie znajdziemy nigdzie w całej Polsce. Chcemy ocalić go od zapomnienia wmurowaniem tejże tablicy, którą tu Państwo widzicie w bruku tego rynku. Rozpoczęliśmy już te działania, ale odbijamy się od niewyobrażalny mur biurokracji niechęci. Postanowiliśmy zatem, że przyniesiemy tę tablicę w Państwa towarzystwie i będziemy ją tak długo nosić, aż kiedyś w tym bruku ona na stałe zostanie. Zapraszamy Państwa 30 marca, jeżeli to będzie sobota, to może, no nie wiem, najbliższą sobotę 30 marca przyszłego roku w to samo miejsce, na to samo wydarzenie, ale liczymy na to, że po pierwsze będzie nas więcej, a po drugie, że wszyscy jak tu stoicie, ubierzecie się tak jak oni. No może nie jak biskupi, ale jak te mieszczki i mieszczanie. Zapraszamy w przyszłym roku. Bardzo Państwu dziękuję. No tutaj chciałem dodać, że postać Kazimierza Łyszczyńskiego była wielobarwna. Nie był to tylko filozof, ale również wielki polski patriota, bo znają Państwo Potop Szwedzki i wiedzą Państwo z historii, jak niewielu Polaków w tych czasach opowiedziało się po stronie Polski. Tak? Początkowo w zasadzie wszyscy tym Szwedom pomagali, żeby nasz kraj owi Szwedzi zdobyli i
Kazimierz Łyszczyński był jedną z nielicznych osób, która od samego początku broniła Polski, za co został odznaczony przez tego samego króla, Jana III Sobieskiego, który później, jak widzieliśmy, go ściął. Więc ten wątek w biografii Kazimierza Łyszczyńskiego jest również ogromnie ważny. I w naszym kraju, jak wiemy, wielu ludzi, zupełnie niesłusznie, łączy patriotyzm z religią katolicką, zupełnie zapominając o tych wszystkich Polakach z naszej historii, którzy byli albo ateistami, albo po prostu wolnomyślicielami, albo wyznawcami wielu różnych religii. Naprawdę wielu różnych religii, nie tylko katolicyzmu. Także to jest ogromna obraza dla naszego kraju i dla naszego patriotyzmu mówienie sloganu, który jest jednym wielkim kłamstwem: Polak katolik. Także tutaj zapraszam Państwa do zaśpiewania hymnu polskiego, żeby to nie było już więcej tak kojarzone, bo to jest kłamstwo. Tu poproszę Leszka o zaintonowanie tej pieśni naszego wspaniałego herolda. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Dziękujemy. My również. Rówka czeka na was. No i co? Zaraz się spotykamy? Aby na was. Right. Yeah.